Każdy, kto sam walczył z rakiem albo obserwował, jak ktoś bliski przechodzi przez to, wie, jak okropna jest to choroba. Gdy Julian Riorus Kantu miał 13 lat, u jego mamy wykryto raka piersi. Chłopak poradził sobie z tą informacją za pierwszym razem, jednak druga diagnoza uderzyła go bardzo mocno. Postanowił postawić się rakowi i wykorzystując swój gniew, stworzył coś, co może sprawić, że inni nie będą musieli przechodzić przez to, co on i jego mama. Obecnie 18-letni Julian stworzył technologię, która ma poważny wpływ na kwestię diagnozy nowotworu. Wraz z trzema przyjaciółmi, Julian założył Hydia Technologies, a ich celem jest wykrywanie raka zanim stanie się nieuleczalny. Wczesna diagnoza może dosłownie uratować życie. Mama Juliana straciła obie piersi w trakcie walki z nowotworem, ale udało się jej przeżyć. Samobadający biustonosz posiada ponad 200 sensorów, które za zadanie mają wykrywać niewielkie zmiany w piersiach. Julian i jego przyjaciele zgłosili swój wynalazek na konkurs i otrzymali $20,000, aby mogli rozwijać projekt. Użytkowniczki stanika muszą nosić go 60-90 minut w tygodniu, a on ma wyłapywać zmiany w temperaturze, kolorze i strukturze piersi. Informacje zebrane przez stanik wyświetlane są w aplikacji, zanim rak rozwinie się za bardzo. Nie jest to cudowny lek na raka, ale wynalazek Juliana i jego znajomych zasługuje na uznanie.